Opowiem ci o pewnym szczególnym miejscu. Zwiemy je Imagisferą. Jej budulcem są kreatywne myśli i pomysły wszystkich żyjących istot. Tak, zgadza się, twoje także. Z ich nagromadzenia powstała planeta zwana Światem Rzemiosła. O, to spokojne i przyjazne miejsce. Nasza historia rozpoczyna się w wiosce Splot. Żyją w niej szmacianki, najbardziej przedsiębiorcze stworki w świecie rzemiosła. Mieszka tu też pewien taki ktoś, Sackboy. I właśnie szykuje mu się bardzo osobliwy dzień. Ja! Uwielbiam takie ciepłe powitania! To przerażenie w oczach! Uwielbiam takie chwile! Tylko nie mów, że nie poznajesz starego drucha Vexa! No wiesz, źródła koszmarów, wielkiego pana zamętu, duszy towarzystwa! Wiesz, mam dla ciebie niesamowitą propozycję! Naprawdę, jest świetna! Oto mój wichrzyciel! Dostarczy światu radości, rozrywki, strachu, wszystkiego co dobre! Mam gotowy projekt! Brakuje mi materiałów i uprzejmych ochotników, którzy go zmontują. Co na to powiesz? Chcesz zmienić świat? Pewnie, że tak. Jesteś taki uroczy! Zachowałem cię na koniec! Chodzi zamęt! Nie zatrzymasz go! Świat rzemiosła będzie mój!
Oh!
Wiesz, co to jest, prawda? To kula marzeń, naładowana czystą, kreatywną energią prosto z imagisfery. Ale jedna ci nie wystarczy, jeśli chcesz tam dotrzeć. Masz zamiar powstrzymać Vexa, nieprawdaż? Tak, 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 ale najpierw muszę ci powiedzieć o mrocznej, plugawej energii koszmarów, którą zwiemy Zamętem. Vex chce nią wypełnić cały świat rzemiosła. Zablokował za jej pomocą drogę na szczyt góry, żeby nikt mu nie przeszkodził. Na szczęście mamy coś, co może się rozprawić z tym paskudztwem. Właśnie to otrzymasz. Zamknięte w tej kuli kreatywna energia i ciekawość świata rozproszą wszystkie bariery Vexa, jakie tylko napotkasz. Tak więc szukaj takich kul. Stanowią klucz do twojej podróży. Klucz do przeznaczenia. Klucz do... No, już rozumiesz, o co chodzi. Gdy znów się spotkamy, zdradzę ci wielkie sekrety. Może też opowiem ci o sobie. Tak w ogóle to jestem Scarlett. Co najważniejsze, poznasz całą prawdę o swoim istnieniu. Yeah.